płaski po horyzont pejzaż Żuław wcale nie jest nudny. Według wielu to krajobraz dla konesera. Zachęca do refleksji nad współczesnością i nad historią, do własnych przemyśleń i uważnego rozejrzenia się dookoła. Rozległą równinę w delcie Wisły przecina sieć rzek, kanałów i rowów melioracyjnych. Żuławy to dosłownie kraj na wodzie. Zadziwiają nadzwyczajnym porządkiem pól, niezwykle bujną roślinnością oraz praktycznie niezmienionym przez wieki układem wsi i łączących je dróg. Wiele dróg zachowało tutaj dawny wygląd i urok, brukowaną nawierzchnię oraz aleje starych drzew. We wsiach, a historia większości z nich sięga średniowiecza, widać różnorodność typów ukształtowania przestrzennego. Mimo powodzi i okresowych podtopień, mimo zniszczeń ostatniej wojny, a w okresie powojennym postępującej degradacji dziedzictwa kulturowego, na Żuławach zachowało się wiele zabytków. Do najbardziej interesujących należą domy podcieniowe. Wieś Stalewo w gminie Markusy. Jesteśmy na granicy województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego i na granicy trzech powiatów – elbląskiego, malborskiego oraz sztumskiego, a także na granicy Żuław Elbląskich i dawnego Oberlandu, czyli Pogórza, krainy nazywanej Pojezierzem Iławskim lub Mazurami Zachodnimi, czy też Prusami Górnymi. O Stalewie po raz pierwszy wspomina dokument lokacyjny niedalekiego starego pola z 1330 roku. Wymienia istniejący tu wówczas dwór krzyżacki. W kolejnych wiekach Stalewo należało m.in. do starosty malborskiego Jana Kościeleckiego, do rajcy elbląskiego Michała Brakwegena, a od końca XVI wieku do upadku I Rzeczpospolitej do królów polskich. Do miejsc, które warto tutaj odwiedzić, należy dawny cmentarz ewangelicki. Z konserwatorem zabytków i historykiem sztuki Jerzym Domino podziwiamy jeden z najwyższych na Żuławach nagrobków – Stelli z połowy XIX wieku. W pobliżu spoczywa żona jednego z właścicieli stojącego do dziś w Stalewie domu podcieniowego. Tutaj leżą resztki nagrobka pani Anny Marii Gerd, która zmarła w 1796 roku i była właścicielką właśnie tego domu podcieniowego. To jest bardzo piękny nagrobek w formie właśnie takiej utrąconej kolumny z medalionami na trzonie. Znaczy utrącona kolumna to symbol właśnie przerwanego życia, chwalebnego życia, bo kolumna jest symbolem chwały. I na tych medalionach są tam stosowne napisy. Po drugiej stronie ulicy jeszcze do końca lat 50. stał piękny kościół o konstrukcji ryglowej z początku XVIII wieku. Z jego bogatego wyposażenia zachował się rokokowy ołtarz, który obecnie znajduje się w kościele pod wezwaniem błogosławionej Doroty z Montowów Wielkich w Elblągu, kościele przeniesionym z Kaczynosu, wsi w powiecie malborskim. Misterną konstrukcję ryglową możemy do dziś podziwiać na znajdującym się niedaleko tego miejsca domu podcieniowym. Stojący tuż przy drodze ogromny o powierzchni około 700 metrów kwadratowych budynek powstał w 1751 roku, w czasach, gdy tereny te należały do Królestwa Polskiego. Był to teren Prus Królewskich. Tamten, jak tu świadczy inskrypcja malowana na belce pod szczytem, powstał w 1751 roku i tutaj ten napis w języku niemieckim mówi, że znaczy jak gdyby objaśnia właściciel tego domu, że dom ten zbudowałem z troską, by posłużył następcom i innym ludziom, chociaż być może znajdą tu jakieś zastrzeżenia. I gmerk w postaci dwóch strzałek oddziela i sygnatura Michael Gerd Bauherr, czyli właściciel tego dworu, i Georg Pock Baumeister, czyli budowniczy. To jest kolejne nazwisko oprócz Petera Levena, które kojarzymy właśnie z budownictwem, z domami podcieniowymi na Żuławach. Czy coś więcej wiadomo na temat tej postaci? No, o tej postaci wiemy jeszcze mniej niż o Levenie. Właśnie tylko, że występuje na sygnaturze określonego typu domu i o ile powiedzmy Leven jest o te pół wieku późniejszym budowniczym, jego domy są w zupełnie innej stylistyce. Tak tutaj właśnie domy wybudowane czy sygnowane przez Pecka to charakteryzują się bogactwem tego fachwerku, czyli tych różnych dekoracji ryglowych w szczytach i w piętrze domu, bo tu mamy nie tylko
krzyżujące się zastrzały, miecze, ale także użycie odcinkowych mieczy i zastrzałów, takich form gwiazd czteroramiennych, przeplatanych właśnie esownicami i półokręgów, one tak się łączą przy większych tych partiach. No i między nimi tu widać, że jak tynk odpada, że pierwotnie z wielką starannością były układane, i to nawet można poznać po wymiarach, zdobyły holenderskie cegły jako wypełnienie, więc być może do czasów remontu istotnym elementem dekoracyjnym był także wątek cegieł między tymi elementami drewnianymi. Przez cały XIX wiek dom należał do rodziny Gerd, która co najmniej dwukrotnie sprzedawała go i odkupowała. Pod koniec XIX stulecia dom był w złym stanie i na początku XX wieku został wyremontowany z funduszy państwa niemieckiego. Wtedy też dokonano jednej z kolejnych przebudów wnętrza. Po II wojnie światowej budynek także był remontowany, tyle że już z funduszy państwa polskiego. Prace konserwatorskie przeprowadzono w 1958 roku. Naszą przewodniczką będzie Justyna Król. Córka dzisiejszego właściciela domu spędziła tu pierwsze 3 lata swojego życia, a później co roku przyjeżdżała tu do dziadków na całe wakacje. Zna dom od podszewki. Co na tobie robi tutaj największe wrażenie? Myślę, że ogrom tego domu. Też oczywiście wiele wspomnień. Spędziłam tu pół dzieciństwa, także myślę, że to, ale ten ogrom domu, myślę. Jeszcze jako małe dziecko naprawdę latałam po wszystkich salach, bawiłam się tutaj na tak zwanej werandzie. Nie wiem, czy to nauka jazdy na rowerze, czy zabawa z siostrą. To wszystko taki nasz plac zabaw osobisty. Na temat żuławskich domów podcieniowych znajdziemy niewiele śladów w dokumentach. Najwięcej wiedzą przedwojenni mieszkańcy i ich potomkowie, a także współcześni właściciele. Wiele dowiemy się także uważnie oglądając same domy. Dużych rozmiarów podcień, charakterystyczna wystawka oparta tutaj na aż 8 słupach, jest umieszczony kalenicowo, na bocznej, dłuższej ścianie budynku, symetrycznie. Widać tu ślady kolejnych remontów, flekowania, czyli naprawy słupów, wymiany desek stropu, ale też chęć jego dodatkowego ozdobienia. Wzory prawdopodobnie namalowano wałkiem, używając patronu, szablonu. Drzwi pochodzą z początku XIX wieku, więc i w tamtym okresie budynek był zapewne remontowany. Podobnie jak inne żuławskie domy z podcieniami, także i ten został zbudowany dla jednej zamożnej rodziny, która utrzymywała się z dochodów z wielohektarowego gospodarstwa. Niezwykle żyzne tutaj ziemie pozwalały właścicielom takich gospodarstw na dostatnie życie. Po II wojnie światowej, gdy Żuławy znowu znalazły się w granicach Polski, w domach często osadzano 2 i więcej rodzin. Tak było i w tym przypadku. Tacie Justyny, panu Edwardowi Królowi, w latach 90. udało się jednak odkupić połowę domu od sąsiadów. Moi pradziadkowie wraz ze swoimi dziećmi zostali tu wysiedleni z Lwowa i początkowo mieszkali w Markusach całą rodziną, a w 58 roku, kiedy był ostatni taki moment, żeby dostać przydział za dom pozostawiony w Lwowie, dostali właśnie razem z najemcami nawrockimi po pół tego domu. Mój pradziadek Marcin Kostuś był współautorem książki Osadnicy na Żuławach. Pisał, to był taki rodzaj pamiętnika właśnie o tych osobach wysiedlonych, które przyjeżdżały tu na Żuławy w tamtych latach powojennych. Obecnie właścicielem jest mój tata. Zdecydował się wykupić cały dom przez sentyment, przez to, że spędził tu naprawdę większość swojego życia i w tym momencie jest jedynym właścicielem. Wielu z tysięcy Polaków, którzy po II wojnie przybyli na Żuławy z różnych regionów kraju, długo nie wierzyło, że właśnie tutaj osiądą na stałe. Tak było i w przypadku pradziadków oraz dziadków Justyny. Mijały lata, nadzieje na powrót w rodzinne strony się nie ziściły i w końcu tutaj zapuścili korzenie. Dbali o dom jak tylko potrafili. Może się wydawać, że te domy wszystkie podcieniowe są takie same, ale tutaj kolejny raz się przekonujemy, że w ogóle każdy jest zupełnie inny. Pierwsze, że jest to dom w typie piętrowych domów podcieniowych, których jest niewiele. Dwa, że ma 3 szczyty pokryte dekoracją ryglową. Ten rygiel jest bardzo dekoracyjny i nie tylko w szczytach, co jest, ale także na tym piętrze tam są wprowadzone elementy drewniane, które są niekonieczne ze względów konstrukcyjnych, a zostały tutaj użyte tylko ze względów dekoracyjnych.
zachowały się w tym domu jeszcze resztki pierwotnego wyposażenia. Są to co prawda tylko drzwi, też przeniesione wtórnie na stronę tą gospodarczą, czyli tu widzimy z tymi pięknymi, powycinanymi, takimi późno barokowymi płócinami, właśnie widać jakieś spalne kartuszy. Tam przy tamtych drzwiach to są takie nabijane opierzenie z nabijanymi ręcznie kutymi ćwiekami, z ładną taką wężową kołatką. W środku, jak wejdziemy, to zobaczymy jeszcze przepiękne schody. Widzimy od strony podcienia cała taka subtelne wycięcie mieczy w takie trójwałki na taki łuku wklęsły. To w sumie w tych 8 arkadach, właśnie w 7 arkadach tworzą taki właśnie dekoracyjny portyk. No możemy zobaczyć także te podokapowe deski. To tutaj z tej strony okap nie widać, ale z tamtej bardzo, że te kolejne kondygnacje szczytów, one są tak trochę nadwieszone, jeden na drugi. Tu na przykład jest to przebudowa dwudziestowieczna, czyli ta dobudówka, ale tam w poprzednich innych ścianach można zauważyć fragmenty cokołu podmurówki. Też jest pytanie, ten budynek ma parter murowany, o dosyć grubych murach. Pytanie, czy on był od początku murowany, czy też go na początku XIX wieku właśnie drewniano ścianę parteru, zamieniono na murowaną. No tutaj z takich elementów intrygujących są pozostałości parku, a właściwie przepiękne tu dwa buki czerwonoliste, bo jeden to jest klon. I to jest tak naprawdę pozostałość takiego założenia parkowego, które właśnie sobie właściciel takiego dworu żuławskiego, domu gburskiego czy postgburskiego fundował. Domy podcieniowe projektowano w taki sposób, aby pełniły różne funkcje – mieszkalne, gospodarcze, ale i reprezentacyjne. Chodziło o zapewnienie maksimum wygody. Kolejni właściciele dostosowywali to miejsce do swoich potrzeb. Z podcienia wchodzimy do sieni przedniej. Pierwszym pomieszczeniem po wejściu jest sień. Jednak u nas sień spełniała rolę po prostu takiego korytarza przejściowego, bo rodzina zamieszkiwała drugą część budynku. Prawa część budynku przez wiele lat była wynajmowana różnym lokatorom, różnym rodzinom, dlatego te pomieszczenia są w różnym, zmienionym często stanie. Tutaj po lewej jest pokój, który należał do mojej babci. Generalnie w całym domu jest bardzo dużo pokoi, ten układ był zmieniany. Ale myślę, że około 30 pomieszczeń można tutaj naliczyć. No tak, w tym zmienionym przebudowie z początku XX wieku ta tak zwana sień przednia, reprezentacyjna, zachowała się w swoim pierwotnym wymiarze. To prawda, widać wejście do wielkiej izby po lewej stronie, po prawej stronie jest przesłonięta. I tu widzimy w ścianie tej właśnie szerokiej, dawnej sieni reprezentacyjnej układ trzech okien. Jedno to jest do czarnej kuchni, dwa pozostałe są chyba na pewno wynikiem przebudowy właśnie, bo prowadzą do wtórnych pomieszczeń. Szerokość tej sieni jest rzeczywiście dosyć imponująca, bo prawie że równa, może więcej niż połowę szerokości tego dużego podcienia. No, wielka izba zachowała swój pierwotny charakter, czyli cztery okna tutaj. W tym wypadku jest to budynek murowany, to widać jakieś grube mury i te ościeżnice są tak, znaczy ościeża okien są szeroko rozlifione, aż do samej podłogi. Zachowana jest jeszcze nawet i ta oryginalna stolarka okienna. No i tu widzimy wejście do północno-zachodniej części domu, dwuskrzydłowe drzwi, płócienowo-ramowe w takich profilowanych oddrzwiach. Tak, to był pokój dzienny mojej babci. Spędzała tutaj większość czasu za dnia. Szyła na maszynie i była babcią. A ja jako dziecko, myślę, to było takie miejsce, gdzie można było się schronić przed upałem w słoneczne wakacje. W sąsiednich pomieszczeniach obecnie nieużytkowanych mieściły się sypialnia dziadków Justyny, pokój gościnny, w którym odbywały się spotkania z rodziną i znajomymi, jeszcze jeden nieduży pokój i niewielka sień z wyjściem na podwórze oraz schodami na górę, gdzie obecni właściciele urządzili sobie mieszkanie. Widać, że ta część była przebudowywana. No tutaj właśnie widać, że ta część już przebudowana, czyli w stronę okien rozposzerzony ten budynek. To
Pierwotnie był właśnie ten zachowany jeszcze ten alkierz wtedy narożny. A i tutaj zapewne było, jak tu widać, zachowały się drzwi, wejście do białej kuchni, a drzwi są zachowane jeszcze oryginalne. One chyba są nieużywane, tak? Nie są używane. Jeszcze na tych tarczkach z włosami, z tym takim prześwitem. Aczkolwiek wydaje mi się, że być może te drzwi zostały przeniesione z innego miejsca. No, tamta część jest wyniesiona. Piec chyba jest zestawiony ze starych kafli, ale już później. I tu jest wejście do czarnej kuchni, tak? To możemy wejść? Zapraszam. No. Idziemy. No, w tej czarnej kuchni zachowane jeszcze jest pierwotne sklepienie kolebkowe, takie prawie, że pełna kolebka. Ceglane, no trochę to odpada. Pierwotne wejście od sieni albo białej kuchni, trudno powiedzieć. No, tutaj jest ciekawa ta szafka, jakby ścienna, wtórnie tu chyba wmontowana, bo tutaj tu mogło być wejście właśnie wcześniejsze do tej czarnej kuchni. O, a tam z tyłu jeszcze widzimy przesłonięte teraz to okno do tej przedniej sieni. Dokładnie. Powiedz, czy twoja rodzina używała tego pomieszczenia w jakiś sposób? Tak, w czarnej kuchni moja babcia miała po prostu swój taki kącik do gotowania. Tutaj pamiętam stała westfalka, która była używana, ale babcia tutaj raczej spędzała tylko czas tak gotując, a większość dnia przebywała w tych jaśniejszych pomieszczeniach albo na podwórzu. Tutaj obok znajdują się jakie jeszcze pomieszczenia, których nie zobaczymy ze względu na to, że również były i są częściowo użytkowane przez inne osoby. Tutaj mamy tą białą kuchnię, tak, która... Albo sień. No tak, nie... albo sień, bo tutaj też tak miała dwojakie zastosowanie. Jest tam niewielka łazienka i wyjście z tej sieni czy białej kuchni na podwórze, gdzie też babcia miała swój stołek i często siedziała, wygrzewała się na słońcu, można powiedzieć. Wracamy do sieni przedniej i reprezentacyjnymi schodami udajemy się na piętro. Schody być może były tutaj od początku istnienia domu, a może umieszczono je tu później. To jedna z wielu kwestii, które wymagają dokładnych badań. Na piętrze, podobnie jak na parterze, nie brakuje miejsca, które podzielono ściankami na szereg mniejszych pomieszczeń, prawdopodobnie na początku XX wieku. Znajdujemy się na pierwszym piętrze domu, w korytarzu, na którym widzimy kilka par drzwi. Drzwi za nami prowadzą do pomniejszych pomieszczeń, które też przez wiele lat były wynajmowane różnym lokatorom. Kolejne drzwi prowadzą do takiego małego stryszku. Tu mamy schody, które prowadzą nas na strych, na górę, na wyższą kondygnację. Przed nami to jest część mieszkalna, drzwi do części mieszkalnej, gdzie zamieszkiwała i zamieszkuje dalej moja rodzina. No i po lewej stronie mamy ten podcień, który tutaj spełniał taką rolę strychu. Wystawka taka. Tak. To jest bardzo intrygujące to pomieszczenie, bo z jednej strony tu widać różnicę stylistyczną w opracowaniu balustrady między schodami, a tą wydaje się być wcześniejsza. Dwa, ta ryglowa ściana tu notabene namalowana bardziej niż w rzeczywistości, ale z drugiej strony, jak pamiętam, jest to autentyczna konstrukcja. Mogła wtórnie po prostu być postawiona, oddzielając tą otwartą pierwotnie sień. Mogła, nie jest pewne, czy ona tak istniała. No. Duże pomieszczenie, ale niskie, zachowane jeszcze oryginalne belkowanie. W pomieszczeniu nad podcieniem możemy bliżej przyjrzeć się szczegółom konstrukcji ryglowej, która tak zdobi dom z zewnątrz. Pierwotnie magazynowano tu zboże. Na podłodze Jerzy Domino znajduje miejsce, w którym był otwór, przez który wciągano worki ze zbożem. Oglądając kolejne pomieszczenia, zastanawiamy się, co się w nich działo, do czego były wykorzystywane, jak urządzone. Za kolejnymi drzwiami odkrywamy stare malowidła. No właśnie te zachowane malowidła na desce i pomalowanie belek do tego miejsca, no ewidentnie świadczy, że pierwotnie ścianka oddzielająca tamten hol musiała przebiegać mniej więcej w tym miejscu. Również ciekawym jest nawet to wejście i jak widać ono pierwotnie tutaj sięga no praktycznie do tej ścianki.
No to jest bardzo właśnie intrygujące, te fragmenty tego domu, które właśnie wymagają wyjaśnienia. No, parter jest podbity, więc nie wiem, jaki jest układ belek na dole, a to by wiele wyjaśniało. Jak mogły być, jak były zdobione dawne żuławskie domy? No to widzimy. Malowane właśnie tutaj takie motywy żołędzia, tam jakieś narcyzy czy kwiaty, jakieś ornamenty, tam widzieliśmy różyczki. No, w domach bardziej ambitnych były nawet całe sceny figuralne, na przykład w niedalekim Oleśnie w Altance, to tam na tych ścianach są w medalionach w ogóle, sądzę, że ilustracje jakiejś powieści, tylko trudno powieści czy przygód właściciela, no trudno to rozszyfrować, bo dla nas to już jest, no zupełnie, nie mamy łączności, nie mamy tej więzi, nie możemy z tym no, powiązać zdarzeń, osób, nazwisk. Strych prezentuje się jak w 1751 roku. Tak, dom zachował tą starą więźbę, krokwiowo-dwujętkową, częściowo dwupoziomowa ten strych jest. Belki są częściowo właśnie półbelki, czy całe belki, lekko obciosane tylko. W jaki sposób wykorzystywaliście tę część domu? Jeszcze żywica, praktycznie. 250-letnie drewno, a jeszcze żywice. Tej części raczej nie wykorzystywaliśmy. Strych mieliśmy jako taki piętro niżej. No, ślady opalenia. Ogień się widocznie wyrwał z tej wędzarni. Ale z tego, co tu wnoszę, to były starzenie incydentalne, bez dalszych konsekwencji. Piwnica również zachowała się w stanie pierwotnym. W tym żuławskim domu zachowane są oryginalne murowane sklepienia kolebkowe. Ona jest niska. Ta piwnica, nie wiadomo, czy dlatego, że była niska jako taka, czy też powiedzmy lata, czy dziesiątki, setki lat nawarstwienia tych ziemi po ziemniakach. Tu jeszcze widać fragmenty dolnej partii fundamentu, tych głazów kamiennych, tam w innych pomieszczeniach piwnicy widać jeszcze większe. To jak pani mówiła, że ktoś dopatrywał się gotyckich cegieł. Czy ta piwnica pochodzi z okresu budowy domu, czyli połowa XVIII wieku? No nie wiadomo, najprawdopodobniej tak, ale tutaj no ma dosyć dziwne takie zakamarki. Tu widzimy zawiasy po drzwiach z tej strony, tutaj no, zamykają na tym skoblu tylko nisze. Tam dalej są też zawiasy po drzwiach, to zamykały jakąś taką mniejszą piwniczkę. Dlaczego tą mniejszą piwniczkę? No, chciałbym powiedzieć, że to był dwór, dajmy na to krzyżacki jakiś tam. To był to karcer, gdzie tam trzymano krnąbrnych tam pracowników. No, było to literackie bardzo, ale bo chyba ziemniaków nie chronili przed, czy marchwi przed domownikami. Na trzymanie wina by to też mi nie wyglądało. W czasie remontu innego domu podcieniowego w Orłowie, niedaleko Nowego Dworu Gdańskiego, w fundamentach odkryto cegłę z czasów krzyżackich. Może do budowy domu w Stalewie także użyto cegieł średniowiecznych? A może właśnie tu stał wspomniany w dokumentach dwór krzyżacki? To oczywiście tylko spekulacje, ale to miejsce zachęca do snucia takich wizji. Dom jest niezwykły, ale wymaga stałej troski i kapitalnego remontu. Każda naprawa wymaga zgody konserwatora zabytków. Właściciele o tym doskonale wiedzą i rozumieją to. Kochają to miejsce, nie stać ich jednak na niezwykle kosztowne prace konserwatorskie. Obiekt jest wystawiony na sprzedaż. Czeka na osobę, firmę lub instytucję, która przejmie nad nim opiekę. O czym marzy twój tato? O czym ty marzysz dla tego domu? Tata, jego takim największym marzeniem jest, żeby dom dostał się w dobre ręce. Dalsze losy to jest otwarte zarówno na to, żeby tutaj na miejscu wtedy ktoś, kto kupi dom, go wyremontował, tu użytkował, bądź przeniósł dom nawet i żeby zostało siedlisko, a dom, żeby był odbudowany, odrestaurowany już chociażby w innym miejscu, bardziej takim bogatym turystycznie, gdzie dom będzie przeżywał swoje kolejne lata świetności. Czy w związku z domem masz jakieś obawy? Czego one dotyczą i skąd ewentualnie oczekiwałabyś pomocy? Taką największą obawą myślę jest to,
że nie uda się domu na przestrzeni lat ani sprzedać, ani pozyskać środków na jego kapitalny remont. I tym samym dom powoli będzie zapadał się w ruinę, bo część, środkowa część domu jest póki co nieogrzewana. W tym jednym skrzydle, który najczęściej był wynajmowany, również nie przybywają w tym momencie lokatorzy. Więc ta wilgot gdzieś tam jest wchłaniana przez mury, nie jest to ogrzewane. A jeżeli chodzi o to, skąd pomoc, myślę, że to jest szansa właśnie albo do jakiejś instytucji, która by chciała kupić, a jeżeli nie, to będę starała się pozyskać środki z różnych funduszy na renowację, na remont domu. Dom od bardzo dawna jest atrakcją turystyczną. Podziwiają go turyści z Polski i zagranicy. Był budowany z myślą o tym, że będzie sercem dużego gospodarstwa i godnym miejscem zamieszkania dla jego właścicieli. Czasy się zmieniły. Teraz potrzeba nie tylko ogromnych pieniędzy, rzędu nawet miliona złotych na remont, ale również nowego pomysłu na jego funkcjonowanie i utrzymanie. Justyna Król uważa, że dom mógłby być wykorzystywany na cele restauracyjne, konferencyjne, noclegowe, a także kulturalne, społeczne czy biznesowe. Możliwości jest wiele. Właściciele tego i innych zabytków z terenu Żuław potrzebują jednak wsparcia, także finansowego, w sprawowaniu roli opiekunów tych wyjątkowych obiektów. Czego według Ciebie potrzebują żuławskie domy podcieniowe, żeby przetrwały dla kolejnych pokoleń? Pytanie też, do kogo według Ciebie należy inicjatywa i jakie działania powinny zostać podjęte? Tak, to trudne takie pytanie, ponieważ no, te domy są rozsiane gdzieś tam po całych Żuławach. Jednak myślę, że powinno być, nie wiem, czy zapisana jakaś strategia tak zachowania, renowacji tych domów, żeby jak największa ilość z nich została zachowana, wyremontowana. Nie wiem, czy tworzone jakieś programy rozwojowe wsi, czy właśnie już tak stricte dotyczących domów podcieniowych, żeby je zachować, żeby podlegały pod jakieś takie ściśle określone normy, żeby właśnie chociażby uniknąć tej samowoli budowlanej, ale żeby też te wsparcie było tak jakby łatwiej dostępne, żeby ludzie nie musieli walczyć przez długi czas o dotacje, żeby ta ścieżka była jakaś taka ułatwiona, bo jednak to jest taka bogata spuścizna i myślę, że takie ułatwienie właścicielom, bo niektórzy chcieliby, tak samo jak ja, tak bardzo chciałabym pozyskać te środki, żeby wyremontować i zacząć tutaj działać, żeby to ocalało. Ale trafia się gdzieś tam albo na brak finansów, albo na kolejne przeszkody. Żegnamy to miejsce z nadzieją, że ten i inne domy podcieniowe zostaną uratowane i będą zachwycać kolejne pokolenia. Zachęcać do poznawania historii, do refleksji i zadawania wciąż nowych pytań. Dom liczy sobie ponad 250 lat. Pewnie nie miały tutaj miejsca jakieś wydarzenia z tej historii przez wielkie H, ale czy zastanawiałaś się, co by te mury mogły powiedzieć, gdyby mogły mówić? Myślę, że większość rzeczy ciekawych, które się wydarzyła, to były tutaj w czasach przedwojennych, ewentualnie w tym okresie wojennym. Od kiedy my tutaj, gdzieś moja rodzina się tu przeprowadziła, nie było jakichś takich wydarzeń historycznych związanych z domem. Czy ten dom ma jednak jakieś swoje tajemnice? Tajemnice? Nie wiem. Nie jest może jakiś tam mistyczny, ma na pewno taką przyjazną aurę. Jest taki klimatyczny bardzo, jednak przed nami nie ma żadnych tajemnic.